Proboszcz, słowo, które wzbudza różne emocje, bo yy, różni są proboszczowie, tak jak różni są ludzie, ale trzeba powiedzieć, że proboszcz to jest y, taka osoba, która jest y, trochę tak jak lekarz pierwszego kontaktu. Jeżeli mamy lekarza pierwszego kontaktu, z którego chodzimy, z naszymi chorobami i jest to lekarz, który sprawia dobre wrażenie, jesteśmy zadowoleni y, z jego posługi, bo to w jakimś zakresie też jest posługa, to myślimy dobrze o służbie zdrowia. Jeżeli mamy dobrego proboszcza, dobrego pasterza, i mamy pierwszy kontakt, a niekiedy jedyny kontakt z Kościołem Katolickim przez naszego proboszcza, przez naszą parafię, bo to jest ten pierwsze środowisko i pierwsza linia frontu, no to myślimy dobrze po kościele, w kościele się dobrze czujemy. Natomiast jeśli spotkamy proboszcza, który w jakiś sposób nas nie potraktuje tak, jakbyśmy chcieli być potraktowani, czy będzie miał słabszy dzień chociażby, to wtedy będziemy myśleli gorzej o kościele, będziemy mieli gorszy obraz kościoła, bo jest to taki obraz kościoła, który spotykamy w tym pierwszym spotkaniu z kościołem. Jeden z filozofów współczesnych polskich, nie żyjący już, ksiądz Józef Tischner mówi, że nie spotka jeszcze nikogo, kto by stracił wiarę po lekturze Marksa, ale spotkał wielu, którzy stracili wiarę po spotkaniu ze swoim proboszczem. Nie wiem, czy do końca prawdziwe, bo pewnie wiary też nie budujemy na księżach, na proboszczu, ale na pewno dużo w tym prawdy, że tę wiarę można umocnić, jeśli mamy dobrego pasterza. Bo właśnie y, chcę mówić o proboszczu, pewnie można z różnych y, kątów y, naświetlać go i w różnych aspektach ten temat poruszać, ale ja chcę mówić o y, proboszczu jako y, osobie, o której wypowiada się prawodawca kościelny, o którym prawo kanoniczne także nie milczy. Prawo kanoniczne powiada, ładnie nazywając proboszcza, że jest on własnym pasterzem parafii. To porównanie do pasterza jest porównaniem chrystusowym, bo przecież Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. I skoro Chrystus jest dobrym pasterzem, najlepszym z możliwych, to proboszcz, własny pasterz parafii, powinien być dobrym pasterzem swojej parafii. Gdy chodzi o prawo, powinien on y, działać na zasadzie legalności, czyli na gruncie prawa i w granicach prawa i posłuszny być tym normą, które prawodawca wobec proboszcza formułuje. Powinien być wykształcony teologicznie, dlatego, że ma ludzi formować w duchu wiary. Y, jeden z obowiązków, który prawodawca kościelny nakłada na proboszcza, to Dobry głosiciel Słowa Bożego, a więc kazania, które mówi proboż, powinny być dobre, powinny być treściwe, powinny być tą e, duchową sprawą dobrą dla nas. Ma on być tym, który naucza, tym, który uświęca, sprawując sakramenty, i wreszcie tym, który sprawuje trzecią z trzech podstawowych. Funkcji kościoła, nauczanie, uświęcanie i rządzenie, czy też pasterzowanie, czy sprawowanie jurysdykcji, jakkolwiek to nawiemy, nazwiemy, chodzi tutaj o dobre zarządzanie powierzoną sobie parafią. To wiąże się także z, z tym, co mówimy, dobra materialne, z zarządzaniem dobrami materialnymi, jako że parafia takowe posiada. Pieniądze parafii nie są pieniędzmi proboszcza, są pieniędzmi wspólnoty. Są pieniędzmi pewnej osoby prawnej, którą także parafia w prawie kanonicznym jest. Czy proboszcz może być niedobry w sensie takim, że odmówi komuś sakramentu? Może, ale nie dlatego, że jest niedobry, tylko dlatego, że czasem musi odmówić tego sakramentu, ponieważ ma stać na straży ważności i godności sprawowania tych sakramentów. A zatem kiedy? No na przykład nie może dopuścić do małżeństwa, kiedy w wierze istnieją między tymi osobami przeszkody małżeńskie, których nie można dyspensować i które sprawiają, że te osoby nie powinny, a wręcz świetle prawa, nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa. Może odmówić chrztu świętego także wtedy, kiedy ma uzasadnioną obawę, że ten, kto chrzest przyjmie, nie będzie wychowany w wierze, bo chrzest nie jest imprezą rodzinną, ale jest wprowadzeniem w świat wiary, a ten świat wiary musi raz, razem z tym człowiekiem rozwijać się, a więc nie tylko człowiek ma rosnąć, ale ma także rosnąć w wierze. Może być taka sytuacja, że rodzice nie chcą chrztu dziecka, ale bardzo pragnie babcia tego chrztu i prosi o ten chrzest. Wtedy też proboszcz nie może się na to zgodzić, bo tym, o, o, którzy proszą o chrzest, są rodzice, a przynajmniej jedno z nich. Może także odmówić udzielenia Komunii Świętej, kiedy wie, że ktoś jest publicznym grzesznikiem, czyli na przykład popiera e, jawnie naukę sprzeczną z Kościołem. Znane są chociażby z głośne przypadki ze Stanów Zjednoczonych, kiedy odmówiono e, udzielenia komuś świętej niektórym politykom, którzy wprost, jawnie, bezpośrednio opowiadali się za aborcją. Na czym polega obowiązek modlitwy proboszcza, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że proboszcz powinien się modlić, ale powinien modlić się także za swoich parafian. Kanon 531 mówi, że proboszcz jest zobowiązany odprawić w niedzielę i święta nakazane mszę świętą zapowierzonych sobie parafian. A więc obok obowiązku modlitwy za parafian, mszę świętą powinien odprawiać proboszcz także wtedy, kiedy jest poza parafią. To nie znaczy, że wtedy ta msza święta przepada, ale może nie móc on sam, powinien zadbać o to, żeby któryś z kapłanów tę mszę świętą odprawił. No i oczywiście ten obowiązek się nie przedawnia, to znaczy, że jeśli proboszcz zaniedbał tego obowiązku, czyli nie odprawił ileś tam tych mszy świętych, to powinien zadośćuczynić temu obowiązkowi i odp odprawić tyle mszy świętych w niedzielę i święta nakazane, ile zostały przez niego opuszczone. Co do mieszkania proboszcza, nie mówimy o urządzaniu, bo tutaj pewnie byśmy yy, mieli różne zdania i gusta. Yy, natomiast yy, jest obowiązek rezydencji, 533 kanon kodeksu prawa Kanicznego. prawodawca w nim mówi, że proboszcz powinien mieszkać na terenie parafii. Powinien być to dom parafialny w pobliżu kościoła. W szczególnych przypadkach biskup może się zgodzić, by proboszcz mieszkał gdzie indziej. Czy ma siedzieć 365 dni w roku w tym domu? Nie, przysługuje mu urlop. Urlop miesięczny, liczony łącznie lub z przerwami, nie wliczając w to kolekcji, które także proboszcz powinien każdego roku odprawić. Natomiast jeśli ma zamiar opuścić parafię na więcej niż tydzień, powinien o tym poinformować swojego biskupa. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.